Siemanko, słuchajcie, wczoraj jak gdyby nie miałem jakoś weny, żeby nagrać wstęp do tego filmu. Jesteśmy po pierwszej dobie, jest naprawdę grubo, ale to zobaczycie wszystko za chwilę. Piękne rybki połowione, naprawdę nie spodziewałem się czegoś takiego, takiej ilości i takich pięknych ryb na dzień dobry. Naprawdę jestem przeszczęśliwy. Słuchajcie, jesteśmy na łowisku Krążno, stanowisko numer 5. Łowimy z rzutu. Za chwilę wam wszystko pokażę, czym nęcę, co zakładam na włos, jak to wszystko wygląda. Mamy dzisiaj czwartek, jesteśmy od środy. Przyjechałem o 12, niestety, ale pierwsze dwie godziny spędziłem w samochodzie, gdy szlało naprawdę, naprawdę mocno. No i co? Robotę zrobiłem dwie godziny później i zaczęło się dziać. Słuchajcie, pokażę wam na początek przypony, jakie tutaj używam. Zobaczcie. Mały pop-up. Dwunastka, dziesiątka, piętnastka czasami, jak chcę po prostu, żeby haczyk podnieść. I gryzą. Tutaj akurat mamy morwę. Łowię tylko i wyłącznie w tym sezonie na produkty od Stalomaxa. I powiem wam, te kuleczki dwunastki naprawdę mi się mega sprawdzają. Także póki co jest naprawdę, naprawdę mega. Czekamy na następne rolki od jazdy. Zaraz wam pokażę wszystko. Zobaczcie, tak wygląda nasze stanowisko. I co my tu mamy ciekawego? Tutaj mamy orzeszek tygrysi. Już wcześniej przeze mnie przygotowany. Tutaj mamy miks kulek. Wcześniej w domu już pocięte. Tutaj mamy cytrusa, truskawkę i morwę. I naprawdę no, te trzy smaki bardzo, bardzo, bardzo mi się sprawdzają. No i miks paletów. Duży to jest konopia, mały halibut. No i póki co gryzą. Ta lewa wędka na razie robi robotę. A jest całkiem bliziutko. Nagrywa się. Słuchajcie, mamy pięknego klocka na dzień dobry. Zaraz wam go pokażemy. Ale jest ryba. Pięknie zapięty, ale zobacz jaki on ma już ten pyszczek. Masakra. No, był parę razy już pokuty. No. Dobra. Kamakura się sprawdziła. A to zostało, nie? Nie, 28400. Schodzi jeszcze? Nie. Będzie mniej. Ale jest bydle ciężkie. Chodź to. No kurde, sikor, na siłkę musisz chodzić. Słuchajcie, 25800, nie ruszaj się, to jest moje PB, takiego rozpoczęcia to sobie nigdy w życiu nie wyobrażałem. Jest koń, jest piękny koń, strzelę jakieś foto. Wracamy wolność najpiękniej bestii. To jest naprawdę pomnik przyrody. Na takich karpi tutaj jeździmy. Coś pięknego. Zobaczcie sami, jaki on jest szeroki. Come on. Ale maszyna. Pięknie. Lecą. Widzisz teraz?
zaczął chodzić. Słuchajcie, mamy drugą rybkę. Piękny taki, fajny, 11 kilo. No, wziął teraz koło 9.30, pewnie coś takiego. Smacznie sobie spałem, a tu piękna rolka. Także wypuszczamy rybkę, nęcimy i liczymy na następne. Mamy kolejną rybkę, na razie najmniejsza, ale waleczna, jak po mnie widać, nie chce się uspokoić. Teraz wam pokażemy. Taka fiszka nas odwiedziła. Mały, pewnie tam koło, nie wiem, 7-8 kg. Raczej więcej nie ma. Ale cieszę. Kolejna wędka odpaliła. Także bierzemy się za robotę. Wypuszczamy. Pierdolę. 24,660 minus 2,60, 22 kilo. Jest petarda. O, w mordę. 22 kilo. Słuchajcie, mamy kolejną rybkę. To jest niemożliwe. Nie minęła nawet doba, a mamy kolejne 20 plus. Równiusieńkie 22 kg. To jest przesada. Zobaczcie tego staruszka, ale leci. Dajcie podejście numer dwa, żeby wam go pokazać. Naprawdę zdrowa, stara rybka. Aż miło. Lecimy dalej. Kolejna piękna rybka wraca do wody. Jako ciekawostka powiem wam, że to był jedyny zestaw, którego totalnie nie nęciłem. Poleciała tylko kuleczka na haczyku. Tu była akurat morwa. No i jest piękny. Piękny kabanik. To właśnie. We'll be right back.
Słuchajcie, mamy kolejnego karpika. Ja się tu stroszę. Niecałe 13 kilo, ale naprawdę piękna, piękna walka, niezła frajda na wędce, także jest pięknie. Strzelamy fotki do wody. Słuchajcie, szósta rybka, maluszek, ale bardzo fajny, taki z 10-11 kg. Już czwarta ryba z tej jednej wędki, także szybciutko wypuszczamy i robimy dalej robotę, póki gryzą. Pięknie. Mamy godzinę 14, tak naprawdę pierwszy strzał dzisiaj i 13,5 kg, piękna rybka, no i kolejny raz lewy kij, cały czas ta jedna miejscówka głównie pracuje, piękna ryba. Dobra, zwracamy jej wolność. Słuchajcie, po ostatniej dobie nie mieliśmy tak naprawdę ani brania. Zaczęła się ostatnia doba, od godziny siedzę nad wodą, patrzę sobie, jak te ryby tam naprawdę żerują na zestawach i w końcu pojechał. 12 kg, ale naprawdę ładna, zdrowa rybka. Zobaczcie sami.
wszystko co dobre, no niestety szybko się kończy. Mija właśnie nasza czwarta, zarazem ostatnia doba na krążnie. Mamy godzinę 10, także zostały nam 2 godziny na spakowanie się i powrót do domu. Zasiadka naprawdę bardzo udana. Złowiłem 9 ryb, no z czego naprawdę dwie przepiękne, 25600 i 22 kg. Przypon, ten co zawsze używam, prosty, coś na zasadzie slip D-riga, mały popek na wkrętkę, łowienie z rzutu, delikatne nęcenie i gra. Także zobaczymy, zostały nam 2 godziny. Zobaczymy, może jeszcze coś się wydarzy. Jak nie, to tym miłym akcentem się pożegnamy. Jeżeli podobał Wam się filmik, zostawcie jakiś ślad po sobie. Będę na pewno wdzięczny. Dzięki za oglądanie. Pozdrowionka.